Witam wszystkich. W dniu dzisiejszym otrzymałem dwie paczki z radiotelefonami do sprawdzenia i kontroli. Może zacznę od paczki mniejszej. Tu mamy radiotelefon firmy Prezydent Johnny 3 ASC. Ten radiotelefon przysłał pan Radosław. Radiotelefon jest po tuningu. Klient w mailu po kilku dniach napisał, że radio straszliwie piszczy w czasie odbioru. Nie można nic zrozumieć. A więc podłączymy i wypróbujemy. Zacznę od podłączenia zasilania. Mamy już uruchomione zasilanie. Podłączę najpierw bez anteny. Wyłączona blokada szumów. Pełna czułość odbiornika w AM-ie, w polskim systemie, samo radio, nic nie piszczy, nic nie wyje, jednostajny szum, czyli samo radio jest w porządku. Przyciszę teraz troszeczkę i podłączę antenę. Jak słychać, jest tylko szum eterowy. Nie słychać żadnego piszczenia. Włączona automatyczna blokada szumów ASC. Może wypróbuję nadajnik, czy jest wszystko w porządku. Spokojnie, na bieżąco wszystko idzie. No i tutaj też spoko, luz, dzięki. Pracownia Pesy, Słudek Szkolenia, Luz, Zarazy Mińska, Ruch Dużówki, zaproszę kierowców zawodowych na kursy ADR, taksi, testy, test kompetencji przewoźnika oraz na badania psychotechniczne. Na hasło CIVIN 40% na ADR. Zapraszam. Koledzy, witam. Mam tu do przetestowania dwa radiotelefony. Chciałbym pierwszy wypróbować, czy ktoś mnie słyszy, czy jest wszystko w porządku z nadajnikiem. No dzięki, pozdrawiam. Za chwileczkę podłączę jeszcze drugie radio, bo chciałbym dwa radia po prostu przetestować. Ja nadaję przy rondzie wiatracznej jestem. A, to spoko, bo ja jestem przy podskarbińskiej, to ładnie.
No nie sprawdzam w tej chwili zasięgu, ale sprawdzam po prostu radia, czy jest wszystko w porządku. Także jeśli tu jest wszystko w porządku, to ok. Zaraz podłączę drugie radio, jeszcze sprawdzę. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w łączności poprzez CB radio, im dalej znajduje się nasz korespondent, tym jakość łączności będzie gorsza, ponieważ szum eterowy, który niestety znajduje się w eterze, nie można tego uniknąć, będzie powodował to, że po prostu nakłada się na sygnał naszego korespondenta, który jest bardzo daleko, no przez co będziemy go gorzej słyszeli. Im bliżej znajduje się nasz korespondent, tym lepiej go słyszymy. Panie Radosławie, jeśli ma pan jakieś zakłócenia, jakieś piski u siebie, proszę skontrolować instalację w samochodzie lub ewentualnie znaleźć źródło tych właśnie pisków. Tak jak słychać, w tym radiotelefonie nic się nie dzieje, odbiór jest poprawny, normalny. No oczywiście trzeba mieć świadomość, że w tej chwili antena podłączona jest, radiotelefon podłączony jest do anteny, która znajduje się na budynku, czyli jest wysoko i znajdujemy się prawie w centrum Warszawy. Także te szumy i zakłócenia będą znacznie większe niż w czasie normalnego użytkowania radiotelefonu na trasie. Wypróbuję teraz drugie radio. Drugie radio troszeczkę większe. Radio wstęgowe z mikrofonem ze wzmocnieniem Densei. Tak zrobione przewody zasilające, w ten sposób zakończone, żeby pan Damian wiedział, że na pewno to jest jego radio. I już do mnie dotarło. Teraz podłączymy sobie prąd i antenę. Tylko jeszcze, żeby zwarcie się nie robiło. W tym radiu pan Damian stwierdził, że źle pracuje nadajnik, radio zmienia częstotliwość po uruchomieniu nadajnika w AM-ie. Przepraszam, nie będę tego robił na 19 kanale. Ustawimy 20 kanał. W tej chwili mamy minimalną moc wyjściową z radia. W tej chwili
pełna moc wyjściowa w AM-ie i jak widać częstotliwość się nie zmienia. Podejrzewam, że tu właściciel tego radia podłączył radiotelefon pod niewłaściwe napięcie zasilające, może za wysokie, może za niskie, albo trudno powiedzieć. W każdym bądź razie radiotelefon wygląda na sprawny. W tej chwili wzmocnienie mikrofonu jest na maksimum, moc wyjściowa na maksimum. Spróbuję do kogoś zawołać. Koledzy, chciałbym przetestować drugie radio, czy działa, czy jest wszystko sprawne w tym radiu. No dzięki kolego. No, drugie radio właśnie testuję takie. Dostałem takie dwa radia do sprawdzenia, które po prostu jest lepsze. Także sprawdzam po prostu, które lepiej odbiera, które lepiej nadaje. Dzięki, pozdrawiam i już nie przeszkadzam. Szerokiej drogi wszystkim życzę. Wszystkiego najlepszego, kolego, tam będzie. A to był przykład kogoś, kto prawdopodobnie nie był dokładnie ustawiony w częstotliwości, ponieważ ten radiotelefon jest zawężony. Jeśli ktoś był odstrojony o sporą jakąś częstotliwość od kanału, to wtedy ten dźwięk był taki właśnie niewyraźny. Także zapraszamy kolegę na zestrojenie generatorów w radiotelefonie. I tu jak słychać też są takie piski, też są jakieś takie dziwne gwizdy, ale nie jest to spowodowane usterką radiotelefonu, ponieważ radio odbiera to, co jest w eterze. Wystarczy dla sprawdzenia zmienić kanał. Już nie ma pisków ani gwizdów, ponieważ nikt na tym kanale nie rozmawia. Jest tylko szum eterowy. Ktoś po prostu się bawi. Sprawdźmy jeszcze raz częstotliwość na radiotelefonu. Na radiotelefonie się nie zmienia. I nic tu się z radiem nie dzieje. Jutro?